Mazurska noc kabaretowa przed nami, a ze mną jest kabaret Limo. Cześć. Siema. Yo! Pytanie brzmiało u ciebie refleksja. Yeah. Nie! Ja mówiłam, że miałeś być refleksyjnie i co? Ja tutaj się zagrywam na refleksję. Ja jestem refleksyjnym z Brooklynu, nie? Lubi to bardzo szybko, sprawnie. Pan Zbigniew Wodecki ciągnie na trąbce bardzo... Też się zgadzam, bo pierwszy Zbyszek Wodecki. Ale nie, naprawdę pan Wodecki tutaj na trąbce wymiata. Artur Andrus próbuje mu dorównać. Też na trąbce. Tak. Kiniu będzie po prostu wpieprzał się do wody. No ludzie, oglądajcie ten rągowo, bo naprawdę jest to jedyne miejsce, gdzie Artur Andrus zagra na trąbce. Oh yeah! Jak tam dzisiaj poszło na próbach? Wszystko dobrze było? Na próbach zawsze idzie dobrze. No, piękna pogoda jest, wszystko jest okej. No, publiczność się nie bawi, bo jej nie ma, ale... Znaczy, jak sobie to wyobrażamy? Znaczy, to się śmiesznie gra na próbach, bo po pierwszym pokazie na przykład to tam, ktoś tam się zaśmieje, jak jeszcze nie widział. A później to się robi śmieszne rzeczy, na które już nikt nie reaguje, nikt nie patrzy. To jest dziwne uczucie. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Nie? Trzeba umieć oddzielić pewne emocje występowe od takich właśnie na próbie. A teraz już jesteście po pierwszym sketchu. Jak byliście jako pierwsi, jak się gra jako pierwszy kabaret? Jest publiczność. Tak, sporo. Jest publiczność. Zdaje się, że się publiczność się, że się bawiła. Ktoś tam siedzi i się patrzy. Tak. Kto się patrzy? Nie, śmieją się, klaszczą nawet. Zapytałem, bo tam była grupka osób przy monitorze, bo można obserwować koncert z drugiej strony, za kulisami. Zapytałem się, czy będzie kariera, więc wszyscy zgodnym chórem powiedzieli, że będzie kariera. Także chyba ale było... nie wiadomo kiedy, ale będzie. Ale będzie, także chyba było dobrze. I wszystko przed wami. Tak. No, cały czas. Wkrótce się rozpocznie wielki boom. Cześć, cześć. Cześć. I jak tam minęły dzisiaj próby? Była pani reżyser bardzo zdenerwowana, czy spokojna dzisiaj? Nie, wiesz co, no Becia dzisiaj w różnym humorze. Wczoraj wyglądała gorzej, ale dzisiaj jakby się nareperowała. Ale coś jej w krzyżu strzeliło, coś tam miała z kręgosłupem. No i w ogóle była strasznie spięta i nerwowa. Ale my tego nie odczuliśmy. Ona zawsze jest tylko stop, łowcy do mnie, my idziemy, dostajemy kilka uwag i super, Becia. A jak zazwyczaj wyglądają te uwagi? Moglibyście coś zmienić. Ale nie wszystko, tylko coś. Nie. O, kilka rzeczy zazwyczaj. Kilka rzeczy, puentę, z początek i coś w środku. I co, dostosowujecie się do tych uwag? No właśnie, staramy się jak najbardziej. Mówimy, że tak, tak, tak. A... No niestety, no to są rzeczy, które my wymyślamy i trudno nam się naginać. No, jeśli ktoś nas zaprasza, to chcielibyśmy, żeby on wie, bo on wie przecież, co my robimy, jacy my jesteśmy. To chcielibyśmy takiego obopólnego zrozumienia. Na szczęście takie z panią Beatą Harasimowicz posiadamy. Pozdro Becia. Pozdro Becia. Bo to jest taka ich ksywka. Pozdrawiamy również Konrada Smugę i Szymona Łosiewicza. Bo to są bardzo dobrzy ludzie. Też reżyserzy. Trochę konkurencja, ale też oni się wszyscy... To jest jaka taki konkurencja? Reżyserski my... świat, oni ale się my nie znają. Rozmawiamy do TVP, stary, to nie jest żadna konkurencja. Czy jest? W próbach układa się bardzo dobrze, jest słońce, jest jezioro, jest fajnie, jest ciepło, są mili ludzie, generalnie tak... Nie było żadnych przeszkód dzisiaj? No, lazy próba taka była, fajna była. Pani reżyser nie krzyczała? Nie, my się bardzo byliśmy sprężeni. Słuchajcie, jest słonko, jest woda, są hot dogi, tu się nie można denerwować. Wszystko będzie. Próba bardzo dynamicznie poszła i było dobrze, było dobrze. Cześć. Cześć. I jak tam po próbach dzisiaj? Wszystko dobrze poszło? Wszystko jak najlepiej. Jest najlepsza pogoda do prób i wszystko spoko. Tak. A jesteście zdenerwowani? Jeszcze nie. Dzisiaj? Myślę, nie. A będzie stres przed występem samym? Jak się czujecie? Bo to jest jednak w telewizji, tak na żywo. Sądząc po naszej energii, to może coś tam ci pojawi. Na razie nie wiecie, jak będzie. Przebudzamy się powoli.
10-minutowej drzemki. Myślę, nie, ale ja mam jeszcze 2,5 godziny do naszą sketch, to ja mam czas nerwowany. Teraz spokojnie, ale daleko może być. A jak wam się podoba na Mazurach? Rewelacja. Chociaż tęsknimy, chociaż trochę zazdrościmy tym rodzinkom tutaj takim rozebranym na rowerach wodnych i tak byśmy się trochę chcieli zamienić, ale trochę nie, bo tak naprawdę się cieszymy, że jesteśmy tutaj w pracy. A dzieciaki zostały w domu? Tak, tym razem tak. To daleka droga trochę. Ale już niedługo też jedziemy na wakacje, więc sobie pijemy. A dokąd jedziecie? A to tajemnica. Nie możemy powiedzieć, bo fani by tam się zjechali w to miejsce i byśmy nie odpuszczali. Fanki Dreama. Tak dużo fanek jest? Słuchajcie. Taki jerkład. To ma dużo fanek. No jest dobrze, dlatego że zrobiłem córkę rybaka w wersji mocno przerobionej, także miałem troszkę stresu, czy wszystko mi się pójdzie nowym torem, czy jakiś nie zrobię błędów, ale raczej poszło dobrze, także mogę być zadowolony. Przygotowałem jeszcze jedno wejście, co zaprezentujesz? No drugie wejście będzie już takie, ponieważ będzie to już późna godzina nocna, w związku z czym zdecydowałem się na coś, co będzie dla widowni proste w odbiorze, w związku z czym będzie to film. Jest już ciemno, bo będzie już ciemno. Generalnie bardzo lubię tutaj ten konkretny festiwal, dlatego że układ amfiteatru w Mrągowie jest właśnie taki, że mimo że widownia jest duża, to jest poczucie dużej bliskości. To nie jest amfiteatr koszaliński czy w innych, czy opolski. Tutaj ta bliskość pierwszego rzędu w ogóle to powoduje, że w tym, co ja robię, tu się bardzo dobrze gra. Jak tam się panu podoba na Mazurach? No nie ma komarów, mówię, jak dziwnie, fantastycznie. Jest pogoda, Bogu dziękować, nie ma komarów. Za Mazurach zawsze ja lubię wodę bardzo. To jest tylko, czego nam w Krakowie no brakuje. Mamy jedno takie jeziorko pod Krakowem, a to stanowczo za mało. A co zaprezentuje pan dzisiejszego wieczoru? Siebie, co ja tam mogę zaprezentować? Będzie pan śpiewał i grał, słyszałam. No gram, bo umiem, a śpiewam, bo muszę. Jest propozycja, żeby... Zresztą zaprosili mnie moi przyjaciele i jestem ich fanem grupy Mozarta. Znamy się od dziecka, można powiedzieć, każda prośba ze strony grupy Filipa Jaślara po prostu mnie obezwładnia, ponieważ przy okazji jestem mniej więcej w odległości około 300 km, więc stosunkowo niedaleko. Także no, był taki pomysł, żeby zacząć ten koncert od Bacha. Zadzwoniłem do Bacha, czy mogę. Ustaliliśmy, że tak, jestem. Cześć.